Witajcie moje kochane, tak się trochę dynda się. Witajcie moje kochane, uspokoję troszeczkę kamerę, bo widać jest podekscytowana. Przed Wami kosmetyki Yoko, raczej filmik na temat kosmetyków Yoko. Tutaj mam taką zgrabną torebusię, w której są fajne kosmetyki firmy Yoko. Fajne słowo, beznadziejne. Ale nie szkodzi. Słuchajcie, firmę Yoko na pewno większość z Was zna. Jest to polska firma, jest to dość tania firma i coraz lepsze kosmetyki produkuje. Słuchajcie, ja firmę Yoko przetestowałam po raz pierwszy, teraz na sobie. Testowałam ją około, żeby nie skłamać, miesiąca, miejmy na to miesiąc. No i słuchajcie, muszę powiedzieć, że całkiem dobre zdanie mam o tych kosmetykach. Przede wszystkim moim faworytem wśród tych wszystkich kosmetyków, a troszeczkę ich się nazbierało, to podkład Cashmere Finish Matte and Cover. Jest to numerek J152. Jest to podkład, który pokazywałam Wam w filmiku z Beauty Blenderem. Na pewno kojarzycie, cofnijcie się, jak nie pamiętacie. Charakteryzowałam go wtedy jako ciężki podkład. Ale to nie jest ciężki podkład. Ja mówię na wszystkie ciężkie, że są ciężkie, bo ja mam w porównaniu jedynie podkład AA, który jest leciutki i który rozprowadza się po prostu idealnie. Ten z kolei jest idealnie matujący. Ja nie mam, tak jak mówiłam, dużo wyprysków na twarzy. On mniej więcej tak wygląda. I zapach, jaki jest tego podkładu, jest po prostu nieziemski. Dla mnie jest to jakaś słodycz z orzechami połączona. I jeżeli komuś takie coś nie będzie pasować, no to musi się od razu przygotować, bo jest to zapach intensywny. Rzekłabym, że nawet bardzo. W momencie nakładania na twarz. Potem wiadomo, on się gdzieś tam ulatnia, ale jednak jak się nakłada, to czuć tą ciężkość zapachu. Ale matuje fajnie, skóra się pod nim nie świeci i nie wysycha twarz. To jest ważne, bo mi bardzo często od różnych podkładów wysychała twarz. Od tego mi nie wysycha. Więc tak, to jest faworyt numer jeden. Wysypię wszystko z torebeczki, żebym tutaj nie robiła różnych odgłosów. Kolejny produkt to duo, cienie. Wygląda jak tak. Chciałam mniej więcej odcień taki, który używam na co dzień, prawda? Jednak one na co dzień troszeczkę się nie spisują, ponieważ bardzo są shiny, takie połyskliwe. Mniej więcej tak wyglądają. Jest to duo J321. Ceny, albo najlepiej link do tej strony podam Wam na dole, żebyście mogły sobie sprawdzić. No i tak, szczerze, częściej wykorzystam z tego jasnego, żeby sobie tutaj rozświetlić, tak? No, a po ciemne korzystam z bardziej matowej kolorówki. No, ale dobrze, to jest cień. Opakowania mają dość zgrabne. Czy podobne do czegoś? Pewnie tak. Patrzę na Laurę, bo ona jest znawczynią. Czegoś podobny? Ale im pomagasz. Beznadziejnie. Dobra, to czegoś tam podobne. Słuchajcie, kolejna rzecz to szminka. Najzwyklejsza, chciałam wziąć nude, ponieważ ja zawsze wybieram pink, zawsze wybieram fiolety na ustach, zawsze błyszczyki muszą być fioletowe, błyszczące, no i widoczne. A wiedziałam, a co? Zaszaleję, tak? Co, nie mogę zaszaleć? Jak nie mogę, jak mogę? To wiem, wzięłam sobie nude. No, i tak zaszalałam, że wzięłam sobie szminkę nude. Błyszczyki są panem w kolejności. I słuchajcie, na ustach trzyma się całkiem dobrze. Bardzo fajnie nawilża. Kolor, no daje, no delikatny. Ja jestem nieprzyzwyczajona do takich jasnych, takich naturalnych kolorów, może tak. Ale kolor jest fajny, jest to numer J49 i to jest tak zwane wet lips, czyli wiecie, mokre usta, nie? I taki też efekt jest. Nie trzeba potem błyszczyku stosować, bo fajnie bardzo się mienią. Ale jeżeli mowa o błyszczykach, mam takie dwa. I jak mówiłam, mam bzika na punkcie takich kolorów, chociaż one i tak delikatnie wpadają w nut. One są dość takie różowe, lekko z koralem
No ale dobra, przejdźmy po kolei. J87 jest to błyszczyk, który ma double therapy. I słuchajcie, wygląda tak. I co on robi z ustami? Po prostu mrowi je. Po prostu chłodzi je i usta są, wydaje się, że są zuzy. Ale oczywiście to jest tylko taki nasz wewnętrzne uczucie. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie się trzymają na ustach, wyjątkowo. Ja przez ostatni czas cały czas używam albo tego, ponieważ długo się trzymają na ustach, a mi to pasuje, ponieważ ja nie będę stała w aptece i malowała się błyszczykiem, prawda? Tak nie wypada. Ale jednak ten ma uczucie mrowienia, więc jeżeli komuś nie pasuje taki efekt powiększający usta, niech tego nie bierze, bo jednak daje się odczuć. Z kolei ten, zapachy. A, teraz to już pachnie cały czas ten puder, ten podkład, przepraszam. Pachną słodko. Słodko, to jest słodycz. Żaden konkretny zapach. A ten? No ten tak słodko, ciężko troszeczkę pachnie. I jest to już błyszczyk. Moim zdaniem jest to szminka w kremie. W takim błyszczyku. Robi matowy efekt, nie nabłyszcza i jest bardzo, no tutaj na ręce będzie mi pokazywał, że nabłyszcza, ale mówię, że na ustach. On raptownie tak jakoś tak wysycha i fajnie długo trzyma się na ustach. Jest to kolorek, nie powiem wam, bo się tu zmazało i nie powiem wam. O, czekajcie, powiem wam. 183. To jest kolorek 183. Te opakowanie są dwa różne. Ale w sumie ja nie lubię opowiadać, czy opakowanie mi się podoba, czy nie, bo to w sumie mi mało obchodzi. Ważne, żeby to nakładanie było w miarę sprawne i przyjemne. Ja lubię te gąbeczki, więc mi pasuje. Kolejna rzecz to maskara, tak? Maskara Maximum Volume and Curl Up. Słuchajcie, ja nie zauważyłam żadnego Maximum Volume. Nie zauważyłam tego i niestety zauważyłam, że jedynie co się, to wydłużają rzęsy. Naprawdę się wydłużają, podwijają się do góry, ale nie pogrubiają. Ja ich mam mało, więc bym zauważyła, gdyby się coś tam pogrubiło, ale się nie pogrubiło. Środeczka wygląda tak. I nic więcej na temat tej maskary powiedzieć nie mogę. Oprócz tego, że wydłuża bardzo rzęsy. Powiem, że bardzo i przekonacie się, bo porównam tą do mojej ukochanej z L'Oreala i zobaczycie, która tam jest lepsza, ale to w następnym filmiku. I słuchajcie, myślicie, że o was zapomniałam. Wiem, że o tym myślicie, mówicie, no ta gada, a co dla nas? A dla was to, haha. Słuchajcie, mam dla was trzy fajne lakiery z firmy Yoko. Różowy numerek, Crazy Pink. Numerek, nie, no nazwa Crazy Pink, numerek 135, kolejny koral, może koralu wam nie dam, nie, koral zostawię sobie. Kolejny fioletowy 156, fajny taki fioletowy, dobra, no dobra, już się wybałszyła, ale nie dam wam tego koralu. Więc jeżeli chcecie zobaczyć te dwa, daj. Dobra, macie ten, ale weź przestań, dajcie im. Ale czy oni nas w ogóle lubią? No właśnie, nie lubią nas nawet. Lubicie nas? Ha, to dobra. Koralowy zostanie tylko dla tej osoby, która mnie lubi. O, dla jednej, która mnie tak najbardziej lubi. No, i mi to pokaże. A te dwa, wiadomo, zostawiajcie komentarze na dole. I tyle, co chcecie, to piszcie. No. Więc moi kochani, firma Yoko w moim przedstawieniu całkiem fajnie rokuje. Mam nadzieję, że sięgnę po więcej ich produktów. Tym bardziej, że jak mówię, nie są za drogie. A po resztę informacji odsyłam was pod ich stronę, to sobie obejrzyjcie. Zobaczcie, co ciekawego mają. Może wy też się na coś skusicie. No i tyle na ten temat. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Pa, pa!